Zdarzało się, że bielono mieszkalne części budynków. Na Sądecczyźnie zagrody były najczęściej wielobudynkowe. Dom mieszkalny i budynki gospodarcze stały oddzielnie, tworząc zwarty czworobok. Naprzeciwko domu stawiano stajnie, wozownie i spichlerze. Stodoły ze względów bezpieczeństwa budowano na skraju działki. Do początku XX wieku, nawet do czasów po II wojnie światowej, w kuchniach budynków mieszkalnych trzymano krowy. Było to praktykowane zarówno w gospodarstwach bogatych, jak i biedniackich. To było niewątpliwie zwyczaj przejęty po części z dworów, gdzie w czworakach, w czeladnych izbach często krowy dojne łącznie z czeladzią mieszkały. Łatwiej było to bydełko opatrzyć, wydoić na czas, zauważyć, jak coś się działo, ale bydło w kuchni to był również kaloryfer. To było ocieplenie. Takich 6 krówek stojących w kuchni w zimie ciepło dawało. Głównie przywiązanie ludności było podstawową przyczyną, dla której tak długo się na tym terenie ten zwyczaj uchował. Wyposażenie wnętrz mieszkalnych, przede wszystkim kuchni, było bardzo proste. Stanowiły je robione we własnym gospodarstwie drewniane stoły, przyścienne ławy i stołki. W bogatszych domach izdebki i alkierze mieszkalne meblowano piękniejszymi i droższymi sprzętami, zamawianymi u miejscowych stolarzy. Zazwyczaj były to fryzowane szafy, łóżka z toczonymi elementami czy ślufanki ze zdobionymi zapleckami. Obowiązkowym sprzętem w izbie była skrzynia wianna. Przechowywano w niej posag panny młodej. Na Sądecczyźnie występowały dwa typy skrzyń. Starsze o konstrukcji sąsiekowej oraz późniejsze zdobione malowanymi kwiatami. Wnętrza, zwłaszcza izdebek mieszkalnych, alkierzy, były dekorowane. Przede wszystkim były ozdabiane obrazami o tematyce religijnej, tak zwanymi świętymi patronami. Te obrazy były pięknie przystrajane, najczęściej bibułkowymi kwiatami, w formie girland czy poszczególnych bukietów układanych na jedlinowych gałązkach, zawsze odświeżane na święta, na uroczystości rodzinne. W oknach wisiały firanki wystrzygane z papieru. Widać było tam dbałość o estetykę, o piękno. W okresie międzywojnia rozpowszechniły się makatki malowane na papierze albo na płótnie. Te wszystkie jelenie na rykowiskach, piękne królewny w ogrodach nad stawami, łabędzie na stawie i tak dalej. To było odzwierciedlenie marzeń wiejskich do bogatszego, piękniejszego życia i to im życie na co dzień umilało. Warunki naturalne i dzieje osadnictwa zadecydowały o zróżnicowaniu gospodarki na Sądecczyźnie. Rolnictwo najlepiej rozwinęło się w jej północnej i centralnej części, gdzie ziemie w dolinach rzecznych były żyzne, a klimat stosunkowo łagodny. Na terenach górskich, północnych stokach pasma Radziejowej i zachodnich stokach pasma Jaworzyny dominowała gospodarka leśna oraz pasterstwo. Ważną rolę odgrywała hodowla owiec. Wełna oraz skóry były głównymi surowcami na odzież. Mleko i mięso kompensowały niedobór produktów rolnych. Gospodarze oddawali owce opłaconemu bacy. Ten wraz z dobranymi juchasami od wiosny do późnej jesieni zajmował się stadem. Do obowiązków bacy należało kupno sprzętu do obróbki mleka, dzwonków i soli dla owiec oraz wyżywienie i opłacenie pomocników. Baca oddawał właścicielom owiec wyprodukowany ser. Z czasem tradycja hodowli owiec na Sądecczyźnie zaczęła zanikać. Dzisiaj ta gałąź gospodarki uznawana jest za nieopłacalną.
Kiedyś było takie powiedzenie. No, a dawno z tego ludzie żyli, nasi dziadowie. Domołowce, ten ma co chce, nie? No. A teraz tak takie, było. Takie powiedzenie, kupa pieniędzy było za nie. Że kto małowce, ten jest baron, nie? No. Takie trochę, no ale w rzeczywistości może się to i sprawdza, nie? Bo młodzi nie chcą. Końcą to poszli do innej robót, bo to się za nie opłaca, inny przez świat. Góry całkiem zarastają już teraz. Marginalizacja pasterstwa automatycznie zmniejsza zainteresowanie takimi zawodami jak baca czy juchas. Nawet obietnica solidnego zarobku nie stanowi pokusy do podjęcia tej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Przeważnie gdzieś 4:30, no 5:00. No i co, to jak żeście widzieli, no akurat my rozpoczynali razem dzisiejszy dzień. Nie? No i dojenie, to schodzi no 2 godziny, w zależności od tego ile jest owiec, no to akurat średnio 2 godziny się doi, no 2,5 godziny jakby było. No i później się przychodzi tu jest cała obróbka mleka. Jeden zostaje, jeden idzie paść, czy tam dwóch zostaje, w zależności od tego, jakie są zajęcia, co jest dany dzień do roboty. No i tak to przebiega. No i wieczór to samo. No. Przychodzi się 7:30 dojenie, o 11 godzinie. Znaczy może nie 11, bo to wcześniej się robi, no ale tak średnio 11 godzina. Koniec. No. I tak jest dzień po dniu, aż od Wojciecha, aż praktycznie dokąd do Michała. Do Michała, a czasami dokąd tu nie pobili, nie zbiło, no bo tak się przeważnie nie, się siedzi, dopóki się nie spadnie. No. W drugiej połowie XIII wieku Łącko i okoliczne ziemie zostały przekazane na rzecz starosądeckiego klasztoru klarysek i dzięki intensywnej akcji kolonizacyjnej szybko zasiedlone. We wsiach należących do klasztoru rozwijał się przemysł leśny, a także browarnictwo i gorzelnictwo. Żyzne gleby w Dolinie Dunajca oraz duże nasłonecznienie stoków sprzyjały uprawie jabłoni i śliw. Znaczący wpływ na rozwój sadownictwa mieli miejscowi proboszczowie, którzy zachęcali parafian do powiększania upraw. W latach 80. XIX wieku żydowska rodzina Grossbardów założyła w Łącku gorzelnię wytwarzającą śliwowicę pejseczną, wysokoprocentową wódkę z miejscowych węgierek. W czasach II Rzeczpospolitej produkcję kontynuował Pinkas Ferber, uchodzący za twórcę stosowanej do dziś receptury na łącką śliwowicę. Ta znana w całej Polsce wódka, w 2005 roku wpisana na listę produktów tradycyjnych, obecnie jest wyrabiana jedynie w prywatnych gospodarstwach. Zbieramy śliwy i to najlepsze w sadzie, najsłodsze, te co najpóźniej dojrzewają. Nie te co pierwsze lecą, tylko tego kisamy, wsypujemy do beczek dębowych albo świerkowych, obojętnie. I ta dobro, i ta dobro. Potem szczelnie zamykamy, co by żadne błoże stworzonka tam nie wchodziły. Jak to nam dokiśnie przed Bożym Narodzeniem albo po Bożym Narodzeniu, kładamy na parnik i przepuszczamy przez rurki. Przepuszczamy przez rureczki, tłumy chłodnicą, wszystko się nam skroplo. Chłodzi we wodzie i skroplo się nam i leje się nam do wiaderka czy do cebrzycka, co kto ma. No i jak już jest piersegło zrobione, to jeszcze jest niedobre do picia. Trzeba to jeszcze przerobić drugi raz i wtedy nadaje się na takie lekarstwo przeciwko grypie. Dlatego my takie zdrowe tu są wszystkie i nas nie łapie nic w zimie. Ważną dziedziną wiejskiej gospodarki były różnorakie zajęcia pozarolnicze. W domowych warsztatach wytwarzano na własne potrzeby m.in. proste drewniane meble, sprzęty gospodarskie, lniane i wełniane tkaniny na ubrania. W wielu domach na drewnianych formach wyplatano wełniane rękawice. Furmani najwięcej używali. Na każdą ołożył tu rękami, jak trzeba było coś precyzyjnego zrobić, a mu zimną ręce było, no to wsadził tu i ręce się grzały. Wyciągnął i zrobił zaś wstaje. Ja się nauczyłem, bo podglądał, jak ojciec to robił w czasie wojny i widziałem, jak on to przeplata. Jak zakłada, jak przeplata i tak później to gdzieś mi utkwiło i się wziąłem, próbowałem. Od razu to nie wyszło, tak rękawica
Rękawica od razu nie wyszła jak ma być, bo to różnie to wychodziło, ale pomału co druga to było lepsze i jakoś tak wyszło, że teraz się ta się robi rękawicy. Ktoś jest zainteresowany takimi rękawicami teraz? Rzadko się trafi, żeby ktoś się pytał. No pooglądać, popatrzeć i tak to nie. Produkcją wyspecjalizowaną zajmowali się rzemieślnicy. Na terenach górskich, obfitujących w surowiec, dominowały rzemiosła związane z obróbką drewna, między innymi bednarstwo, ciesielstwo i kołodziejstwo. Dawniej kołodziej, no to było coś we wsi, bo wszystkie wozy, wszystkie to się opierało na kowalu i na kołodzieju, na te dwóch rzemiosła. Wywoziło się i na targ te koła się robiło, i na zamówienie, i ludzie przyjeżdżali. Dużo było tych kołodziejów, to tak co... Można powiedzieć, co drugi, trzeci dom. Rzemiosłem powszechnym w całym regionie było kowalstwo. Kuźnie pracowały w każdej wsi, a w większych funkcjonowało nawet po kilka warsztatów. Ich właściciele zajmowali się podkuwaniem koni, wyrobem i naprawą żelaznych części do narzędzi rolniczych, okuwaniem wozów. Z czasem zakres produkcji rozszerzono o zawiasy do drzwi czy zamki zapadkowe z ozdobnymi wykładkami. Obecnie zapotrzebowanie na tradycyjne usługi kowalskie zanika. W nielicznych już warsztatach powstają przede wszystkim wyroby kowalstwa artystycznego. Sądeccy garncarze pracowali głównie dla odbiorcy wiejskiego. Na Sądecczyźnie działały dwa duże ośrodki, w Starym Sączu i w przysiłku Podegrodzia Osowiu. Po wioskach była hodowla bydła, krówek, to wszystko mleko i tak dalej, to wszystko się przechowywało w glinianych naczyniach. Do dzisiaj gospodynie, które jeszcze prowadzą jakieś gospodarstwa agroturystyczne, to tylko przechowują mleko w naczyniach glinianych. Robiło się doniczki. Garki się robiły, misy się robiły, bo jak po wojnie nie było talerzy, to tamto to przecież z misek jadali, nie? Musi to wyschnąć, trzeba do tego garnka ucho przykleić, wypalić. Pierwszy raz wypala się jako biskwit, jest to takie naturalna czerwona glina, to jest biskwit. Dopiero po tym pokrywa się glazurami, idzie do pieca i wypala się w piecu w bardzo wysokiej temperaturze. To jest dwa razy wszystko wypalane, także jest pracochłonne. To nie jest tak, że czas pracy i jest wszystko zrobione, gotowe. Zajęciem pozarolniczym rozpowszechnionym wśród ludności wiejskiej okolic Bobowej był wyrób koronek klockowych. Już w drugiej połowie XIX wieku miasto słynęło jako ośrodek koronczarski. W 1899 roku powstała tam Krajowa Szkoła Koronkarska. W latach 90. XX wieku zanikającym rzemiosłem zajęło się Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej w Bobowej. To jest rodzaj tkania. My tkamy. Poprzez odpowiednie przeplatanie nitek powstaje nam płócienko. Nawet ten splot to się nazywa płócienko. Kładę nitkę na i pod, prawda? A drugą kładę pod i na. Czyli tutaj powstał mi splot płótna. Ten ruch powtarzam cały czas i w ten sposób powstaje mi właśnie koronka klockowa. Koronka klockowa w